Dzień dobry moi mili, jestem dzisiaj ja, czyli M, czyli Macias, witam w kolejnym odcinku. Jest chłop, który świeci latarką, czyli D, jak Damian. Siema, siema. Jest seria P, czyli mapa Pyskowice, czyli rolnik w Pyskowicach, ale tytuł się przygotowałem. Jak widzicie na obrazku, tam z daleka stoi jelen, którym dzisiaj będzie jeździć nie ja, tylko Damian dzisiaj nie będzie jeździć, Damian siada do jelenia, końcu. Damian jedzie... Poczekaj, ja tutaj szybkie sprawdzanie, ten, czy wszystko w Gitstalwufsa, czy żaden kurwa siłownik nie cieknie. Dobra, jedź, bo czasu nie ma. O, muszę coś napisać na odcinku. O, spokojnie. Tam sobie pozdrawiamy. Pali się? No, pożar jest. Chwila Margiuga. Życzę mi go poniedziałku, bo to na pewno poniedziałek. Ten, my to nagrywamy, widzicie, wcześniej, 16:43 w niedzielę. Ale moje warunki atmosferyczne są takie piękne, żeby nic, tylko siedzieć i grać i widzę ten pięknego John Deere'a i słyszę jego piękny dźwięk, więc możesz już jechać. No, jadę. Także my w tym odcinku będziemy kończyć siewy. Dzisiaj kończymy siewy na ten sezon. Ile ty jedziesz? Co? No 9. Czemu jedziesz tak wolno? A to po podwórku dla pierdala 20? No. Okej. Okay. Utwardzone to wszystko jest. Ja w tym odcinku na początku będę... No tak średnio utwardzone bym powiedział. Dobra. Ja na początku będę wyrzucał obornik z naszej obory. Mam nadzieję, że mi już psa nie podniesie. Fajnie, nie powinno. Ciekawe, czy tu jest tego obornika. Ja to robię specjalnie, żeby... O Jezu, ja pierdolę. Mi się wydaje, że na 3 razy będziesz na ten obornik tam. No, mam nadzieję, że żadnego byka nam nie przejadę i żaden byk mi nie ucieknie. No tam uważaj. Oddaliśmy już pieniądz. Oddaliśmy już maszynę na... Znaczy ciągnik i siewnik już pojechali z powrotem. Jest siewy zakończone. I burak posiany, znaczy posadzony i... Nie posiany, posadzony. Nigdy nie wiem co się robi z burakiem. U góry ta posiana. Chyba sadzi, mi się wydaje. No, chociaż no, nie sieje no, się nie, chyba. No. Buraki się sieje, no. Sadzi się ma tylko nasiona. No. No tam sadzeniaki dalej, nie sama nazwa mówi. No. W kolejnym odcinku będą żniwa już na 100%, to już mogę zdradzić. Ty się Damianie? Co? No że w kolejnym odcinku już będziemy żniwować. No. Jedyne co nam zostało to wałowanie. Tak, ja poświęciłem się i na tej serii porobię dużo rzeczy. Tylko dlatego, że jakby to powiedzieć, nie miałem z piątku na sobotę spać. Dostałem w 5:30 dopiero rano, nie piję energetyków w nocy, taka rada. Autozapis musi być na odcinku, a nie, to się pracownik włączy, więc wszystkie trzy pola posiałem. A zostało się tylko do wałowania. No i trzeba skończyć ostatnie pole, że zasiejemy dzisiaj, więc na odcinku. Nie wiem, ja bym na razie chyba trawę nie kosimy, bo i tak mamy belfin. Nie wiem, czy pokazywałem, nie pokazywałem. Drugi pokos zebraliśmy, to jeszcze mamy zapasu tyle belek, więc chyba bym zostawił. Słomy też mamy zapas, ale słomy jeszcze trochę pójdzie na pewno. Nie wiem, powiedziałem, myślę, że kukurydzę trzeba na pewno opróżnić całą. A jak nie, to ją sprzedać, bo jak będziemy kosić kukurydzę, nie? No, także ten. Ty, wiesz co tak myślałem? Co? Że my musimy jak najszybciej jakieś pieniądze zarobić. Wiesz czemu? No. Bo przypomnę ci, że wiesz jaki mamy rozrzutnik, nie? No. I wiesz jaki ten rozrzutnik, z jakim traktorem ma jeździć? Jeszcze raz? Wiesz jaki traktor ma z tym rozrzutnikiem jeździć? Jaki? A jaki? Nie. No. Także nie. Będziemy musieli no nie. Bądź wziąć kredyt i kupić ciągnik. Ja się nie zgadzam. Że co? Nie, ja nie. Ale co się nie zgadzasz? Nie robi. No to mówię, musimy kupić ciągnik. No, trzeba. No, także... Ty. Nie, chyba 5 już, jak było 4,5, nie wiem, zgubiłem się liczenie. No trochę, jednak coś tu było. Także no.
Jak ktoś nie widział dzisiejszego odcinka, który w niedzielę był, to zapraszam. Fajna akcja. Ty, to tak jak mówiliśmy, na razie nie kosimy tej łąki, co? No na razie nie jest to potrzebne. No, to. Ja tak uważam, że w następnym sezonie ta łąkę damy, zaoramy i zasiejemy tam jak, nie wiem, kukurydzę albo coś i w innym miejscu zrobimy łąkę na jeden sezon na przykład. Wiesz co, to IMO jest taka chujowe pole, żeby coś innego przeć. Bo ja tam jest tam taki, taka górka, ja nie, taka ja nie górka, chcę, jest chujowy jeden, teren. dwa sezon i potem znowu wrócić na łąkę. Bo tam i tak trzeba to zaorać. Znaczy no tak, no ja bym chciał drugi raz na przykład łąkę, nie? Albo nie wiem, jęczmień na ten, jak to, no, na kiszonkę. No a i no. Wtedy, no to wtedy kukurydza też wtedy na kiszonkę. To fajnie będzie, że wjedziesz w tym, nie? Ty, ja ci powiem, ten Ursus robi robotę swoją. Ładnie jest ten Ursus tym turem. No, pasuje, nie? No. Także ja wsiadam do Maffeo Fergusona. Ci powiem, że Maffeo Ferguson też ten silnik fajnie wygląda. No, pasuje. No ten Kwernel to do wszystkiego pasuje. Mam nadzieję, że uda nam się nagrać odcinek do końca, ponieważ już nie mam miejsca. Mam miejsca na dysku po nagraniu wczorajszego odcinka, po go wrzuceniu. Jeszcze, wiecie, timelapse będzie szykowany, to muszę niektóre materiały zobaczyć, zostawić sobie, więc no. Ciekawe będzie. Ale ty, jakieś propozycje ciągniku już mamy do kupienia, nie? Tak, ja to ci wysyłałem, nie? Dwa, no dwa. Tak. Nie mów. Nie. Jak to będzie, kurwa, niespodzianka. Ale wiesz, co jeszcze myślałem? Ja też jeszcze nad tym ciągnikiem myślałem, nie marki. No, ja nad dwoma. Ja... Jeden niebieski. Jeden niebieski, a drugi zielony. Zielony to jest większy, bo może być Klas, może być Deutsch, może powiem być ci... John Deere, no, może być... No właśnie. A w czerwo, a co ty powiedziałeś niebieski? Landini, Landini może być Valtra w sumie, bo możesz pomalować, no. I może być New Holland. Ale to podpowiem starsze, nie nowe, tylko takie starsze. Tak, nie jest to na nowe, na pewno nie będziemy kupować. Pewnie jak pewnie w którymś momencie sprzedamy jakiś nasz ciągnik. Nie wiem, który może pójść. Nie, no jelenia my zostawimy do końca. No jelenia może zostawić. A kiedyś, w którymś momencie stwierdzimy, że Maseja na przykład byśmy sprzedali. No Maseja można by tam za jakieś paręnaście sezonów wymienić. No, nie? Jak na przykład już nudzi, nie? No na przykład jeśli byśmy to skupowali większego, to Maseja sprzedać. No. I po prostu dla Maseja coś większego kupić, nie? No albo nie, albo inaczej. Albo jo, no w sumie racja. Bo nie wiem, na Maseja może mieć koni maksymalnie. Nie, ja Maseja bym nie chipował, tylko po prostu go wymienić na nowy, no. Na inny ciągnik. Nie bawić się w te chipowania. Ja ci tak powiem, że nam i tak, że... O, tu jest to, o dobra. Ty jedziesz już drugi przejazd, jo? Znaczy ja tutaj poprzecznik jeszcze robię, wiesz? Kurwa, po chuj ty robisz poprzeczniak, przepraszam, przekleństwo. Po no, co ty ja... robisz poprzecznik? A co? Mówisz Damianowi przed odcinkiem, ty. Ja jadę ten, będę wywalał obornik. Sam to nawet zaproponował, żeby on tam zrobił więcej tego. I co? Ja muszę czekać na niego znowu. Kolejny odcinek, gdzie ja muszę ale czekać. Ale masz 3-metrowy siewnik. A ja no 4 i co mi metrowy. 1 metr zostanie? No to jest strasznie to... siadę. Robiłem 2 poprzeczniaki, wystarczy. Ja nie wiem, poprzeczniaki się w talerzówce robi na koniec, jakby co. No ale ty chcesz siać, tak? No ale po co ten? No to nie zostawię na koniec. Nie, no i tak... nie wiem, nie wiem, nie wiem jak ty będziesz chciał siać. Ty, ale po tej stronie mi zostawiłeś poprzecznie, nie? Przecież się nie dosiałeś. To ja i tak podnoszę siewnik i na końcu będę siał, nie? Dobra. No, no. Jak się twojego GPS-a ustawia w tym Maseju? On jest dany? Nie ma chyba. Ale... Nie ma w żadnym silniku mojego GPS-a. To ty go nie kupiłeś w końcu? Ile? 12,5 tysiąca? No. Kurde, no dobra, pojedziemy za. To jest troszeczkę Damiana ściszyłem, bo zauważyłem, że Damian jest głośniej niż ja na odcinkach. No właśnie, też chciałem to powiedzieć. Bo ty za bardzo krzyczysz też. Ja mam taki głos po prostu, tak? Więc się bo mikrofon też ma za blisko. Dobra, ja to przyjadę na dwa razy. Kurde, muszę się otworzyć soczek, bo mi się tak chce pić. A ty jedziesz na GPS, jo? Nie.
Ty, włączysz te ugniatanie roślin? Jo, włączyć to. Jest ugniatane. Wyłączyłem to. Aha. To bo jak chciałem, jak wywoziłem nawóz, to włączyłem, nie? Mhm. Znaczy, czekaj, muszę wyłączyć to. Bo żeby nie było. Także posiejemy, nie wiem, chyba tylko dzisiaj siebie robię na odcinku. Nie chcę mieć więcej. Ewentualnie pod koniec odcinka mogę jeszcze na owsiankę pojechać w rozwój nawóz, bo tam na pewno nie będę nic w tym sezonie robił, bo tam były w poprzednim. Sorgo. Ale fajnie spadł tą bronę aktywną. No, ale ty wiesz co musimy na pewno też kupić? Jakiś no. Gruber, nie? No. My zajedziemy tę talerzówkę, nie zaraz. A ale... sam wiesz, gruber podczepić do na przykład jelenia, a talerzówka będzie zawsze do case. Nie, znaczy inaczej. Będziemy na zmianę mógł jeździć, nie? Tym gruberem. Wiesz co ja bym ogólnie kupił? Co? Siewnik z tym. Jak to się nazywa? Zostaw prawo siewny. Nie, na przykład tutaj mamy bronę aktywną, nie? No. Kupić taki siewnik potężniejszy, żeby tylko wiesz, talerzówką przejechać i tak i lec już, nie? Bo z broną aktywną wiesz, po talerzówce nie wiem, mi to tak średnio pasuje, nie? No ale jak? Normalnie w realnym życiu tak robią. Po talerzówce, bo ty tą, bo... Ale, tak, ale z broną aktywną? No. Siewnikiem z broną aktywną mnie tak robią. No to ja akurat nie widziałem, jeśli tak robię to okej. Okay. Ale jak? Ale... Czekaj, jak? Że twoja brona aktywna jest jako talerzówka, czy to jak ty teraz robisz? Nie, że... W sensie, że... Wiesz, jak masz skoszone pole, jak ty teraz talerzu, mamy... Ty stalerzujesz i potem ktoś wiesz za tym siewnikiem, potem twoim talerzowaniem, to? O to ci chodzi? No, ze broną aktywną, ja nie widziałem nikogo, że tak robię. Siewnikiem, który ma siewnik z broną aktywną. No. No to tak robią, mnie tak robią. Jak masz okay. Potingery te siewniki, to tak robią. Okej, dobra, to nie wiedziałem. Nawet masz niektóre siewniki, które odczepisz bronę tą aktywną i tą bronę aktywną wjeżdżają po orce jako taki agregat uprawowo, nie? Tak no jak to wjechali... To tak akurat wiem, no, no. Ale nie wiedziałem o tym, że ten, u talu tak wiesz. U talu nie, nie robię. Ile ty jedziesz na godzinę? 15. No to jedziemy tak samo, dobra. Więc no, trzeba będzie kupić... Nie, jakbym miał kupić siewnik, to ja bym kupił... Nie wiem, czemu bym kupił na przykład... Uprawował siewny 3-metrowy, nie? To byłby dobra opcja. Wiesz co? Może byśmy polecieli później w pasowy. Czekowski? No. Ale trójkę. No tak, to tak, trójkę. Bo John Deere nic innego nie pociągnie przecież. Bo ile John Deere ma koni? 160? Nie, 150 chyba nawet nie ma. Nie pamiętam czemu dałem w końcu więcej. To on pociągnie 3-metrowy pasowy? Chyba nie. To łeb, że możesz go shipować na 175 i tak. Ale czekaj, ale pasowym czekaj, bo ja nigdy nie ogarniałem. No pasowy, nie wiem czy 180 czy 200 nie wymaga. Ale jakbyśmy kupili nawet ten pasowy kiedyś, to tam musisz do niego do przodu kupić, na przykład z tyłu musisz podczepić mu siewnik do kukurydzy, nie? Tak, tak, tak. Bo on nie ma. Znaczy do zboża. Do zboża. Ja też. Znaczy mam to kukurydzę podle, nie? Ale do zboża też trzeba kupić. No, no na razie te siewnika kukurydzy nie musimy kupować, bo mało siejemy. Co to jest? Ile? Dwie działki? Trzy? A teraz będzie trzeba to kupić nie. Za jakiś czas. Co? Teraz będzie trzeba kupić, mi się wydaje. No ale to w przyszłości, po co teraz? To jest dopiero 9 odcinek tej serii. Dajmy się pobawić, pocieszyć. Nie no, mi się wydaje, że jeszcze w jednym sezonie się fajnie wynajmiemy kogoś na usługi, albo ktoś nam przyjedzie, a potem możemy kupić, nie? Może to jeszcze wyjdzie. No, no, no. Choć nie ukrywam. Na sezon jeszcze sprzedamy płody rolne, to w ogóle, nie? No. Wiesz, soja, soi też będzie fajny zarobek. W chuj fajne. Nie no, ja szczerze, ja jestem taki dumny, że na tej serii jest ten siewnik. On jest taki fajny. Ja tym siewnikiem będę katowany, nie? My go nie wymienimy, jak nawet kupimy w przyszłości drugi siewnik, obecnie, że będzie trójka czy czwórka, to on zostaje. Mhm. On zostaje tak długo, że na pewno już nie będziemy go użytkować, nie? Bo on jest top. Kurde, ty, siewnik, ten, musimy kombajn na ten sezon wziąć. No, ja właśnie tak się zastanawiam, co nie? No.
Może jakby wziąć. Jak to się nazywa? Kredyt. Leasing kombajn. Że wiesz, że kupujemy kombajn Ale i z nowy czasem go chcesz. spłacamy. A jest taki mod, nie wyszedł taki mod do Farminga? Nie chyba. Wyszedł taki mod. Jest taki, wiem, że jest, ale ja bym to zrobił, Ja. wiesz, po prostu, jakoś to wyliczyć, nie? I po prostu to A jakiś jak. czas płacać. Czyli inaczej, przez pół roku nie płacisz, potem płaci za niego już, nie? I No, kredyt znaczy, tam. na początku płacimy tam jakąś kwotę wstępną i potem tam po pół roku płacimy, po pół roku, potem co miesiąc płacimy tam po kilkanaście tysięcy, co nie? I aż No to. płacimy cały kombajn. No my z tego Tylko fajny pieniądz już zarobimy. nowy będziemy musieli wziąć, nie? No, ale ja nie chcę nowego. Nie chcesz nowego? Nie, ja mam tu fajny już kombajn wybrany. O Tak? Jezus, no. Uwierz mi, że ja ten kombajn, to ja po prostu ja go tu widzę od początku tej serii, to ja już go A chcę weź mi nabyć. napisz na tym. Na mesie, co? Jaki? Teraz? No? Nasze opinie. No jest, ja jestem wielkim fanem tego kombajnu. Ja po prostu uwielbiam go. Nigdy bardzo rzadko na nim grałem. Znaczy, coś tam pograłem, ale no jest zajebiste po prostu. Aha, ten. No. No, 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 no. Kurde. Tylko wiesz co? Co? Aktualnie nie ma nic fajnego, takiego bardzo dobrze zrobionego, a wiem, że ktoś robi takiego, takiego będzie Ale on jest perełka. wydany, on jest już wydany bardzo dobry. Ty chyba o innym myślisz. Nie. Ten, który. Tak, on jest wydany. Bardzo dobry model. Ty gadasz? No wyszła ci Ninka? No. Gdzieś nawet wyszła teraz. Tylko odwrócę się w drugą stronę kombajna. Silnikiem. No traktorem silnikiem, no. Chyba myślisz o innym kombajnie. Możliwe, ale nie. No to tamten wyszedł bardzo Poczekaj. dobry. Wyślij, zobaczymy. Czy Czekaj, bo muszę ustawić je dobrze, pojebały. tak? No dobra, No. A dobra, tu było wapnowanie, okej, bo myślałem, że my musimy wapnować jeszcze. dobra. No, no, no. Fajnie, że w tym farmingu są takie tekstury nowe. To mi się bardzo podoba. No. Ja, to jest trochę wydatku. No ciągnik na pewno, trzeba kupić gruber. To są takie dwa plany na najbliższą przyszłość. No A w przyszłości gruber będzie. 40 tysięcy przynajmniej, no. Wydamy na No, grubera. do 50 max. Do 50, o. No. Ty, w sumie jeszcze ma jeden inny kombajn, który mógłby być obcy. Jeden z tych dwóch byśmy mogli kupić w sumie. Zaraz ci obydwa wyślę. A nie, bo nie za nowy, dobra, to nie. Do przyszłości. Będzie trzeba też krowy mleczne pokupować niedługo. No, to też nie. Ale jak my robimy? Ja bym za niedługo znowu kupił sieraki, co? Które będą bykami. Nie, nie, nie. Ja bym na razie te zostawił, aż sprzedamy je, co nie? I co wtedy kupisz 10 małych sieraków znowu? Nie, wtedy więcej byśmy kupili, 20 na przykład, nie? A, dobra, Tylko okej. co chodzi. No nie, przecież mi chodziło, czy dokupujemy. A no w sumie po co? One i tak się szybko wymienią. No, ile? Do 2 lat trzymamy? Czy. Do dwóch No jest lat! w, mo je, nie, jest w modzie napisane, muszę wejść w opis tego moda, do ilu one się rozmnażają. W którym momencie jest ich najwyższa wartość, o. No. Mi się wydaje, że tak do 2 lat. 36 chyba miesięcy. To masz 3 nawet. No, to 3 lata. Ale nie dasz rynku, już ci wysyłam go. Trzymaj. Dobra, napisałem model. A? Także jak ktoś nie widział dzisiejszego odcinka z aukcji Worka, nagrywany w piątek, w jednym dniu nagraliśmy dwa odcinki, które fajnie było, ciekawie. A Oni są ten na. kombajn. No. Dobra, ja innego miałem w głowie. Ale to No tego. będziemy 4 czy 3-metrowy header? Znaczy 4 czy 5? Obojętnie. Będziemy patrzeć, jak będzie wyglądać ten. Tylko ja pamiętam, że to jest taka ciężka krowa, znaczy nieskrętna krowa to jest taka.
To ma skręt taki... Masakra, ja pamiętam. Mamy Fenda, więc damy radę. No akurat w porównaniu do Fenda to jest fuj skręt, nie? No. Ale to też jest taka ciężka krowa, ciężko się skręca tym. Kurde, nie ma też fajnych silników, kurde, jakbyśmy mieli nawet kupić, nie? No nie ma. No nie. Ja wiem, jaki możemy tu kupić silnik. O kurde. Jak mam plan na całą serię, nie? Nie wiem, żartuję. Ale czasami tak trzeba. Ja cały odcinek dzisiaj się pierdzielę, żadne nawozy nie robię. Powiem ci tak. Ewentualnie. No mów, sorry. Się nawozy chyba zrobię. Nie wiem czemu kukurydzę fajnie będzie wyglądać jak nawóz. W drugiej fazie, bo ona się nie jest taka wysoka, nie? No. Chociaż nie wiem, czy mi się będzie chciało, najwyżej później zrobimy nawozy, bo jak zaczniemy robić ścieżkę do następnego sezonu, to i tak będą prawie co sezon będziemy musieli, nie? Właśnie, no. Ile my mamy nasz rozsiewacz? On ma 15 metrów. Rozsiewacz mamy do wymiany. To jest pewne. Bo co mamy? 18 metrów chyba mamy tego, nie? 18-28. No to ani dupa, ani sraka. Bo ani nie będzie do tego, ani do tego. Ewentualnie, kurwa, że będziemy niektóre... Ty, bo mamy 3 metrowy siewnik, a 18 metrów to jest chujowo trochę. Nie no, my zawsze robiliśmy jak 18, to jest szczerze rzeczy, może 18 przecież. Jeszcze raz? No 18 metrów to musi 6 razy 3, nie? To będzie w drugim przejazdzie, będzie zawsze ścieżka. Plus minus. To wtedy na 15 wychodzi. Jak? No jak, no... Dobrze mówię, czy źle mówię? Chyba dobrze. Źle. No, źle. Przecież ja na Świętokrzyskiej zasiałem co od miedzy na trzecim przejazdzie ścieżkę i wyszło na 15 metrów. Ale... Tak, a zrobiłeś pół siewnika na początku? Nie. No to... No to dobra. To ty to jak... zrobiłeś, bo ja siałem na swoim polu, mam 18 metrów rozsiewać i zasiałem dobrze. Ale na trzecim przejeździe zrobiłeś ścieżkę? Tak. No to nie wiem. Czekaj chwilę. Ja muszę zrobić szybkie cięcie zaraz. Także wracamy po krótkiej przerwie do nagrywania, możemy jechać dalej. Ale powiem ci... Odcinka. Powiem ci, że jak ten... Przesiadam się z takiej 30 na takiego Chindira. O kurwa, robota jest taki wielki, nie? No w porównaniu do 30. No to na pewno, to jest nieba ziemia. Ale robi robotę ten rodzic notaryżówka. No. Jak to zależy, to niedługo będziemy musieli wymienić je. No, będzie trzeba. Ajojoj, muszę sprawdzić, czy taki siewnik jest w ogóle dostępny w farmingu. Chujnie, wiesz, a nie, mi się wydaje, że on kiedyś wyszedł, ale nie pamiętam, czy to był w tym farmingu, czy poprzednim. Generalnie nie mówiłem tego Damianowi, ale udało mi się po orce. Został ze mną pan Michael. Pozdrawiam Michaela. I ogarnęliśmy internet i już nie będzie aż takich lagów na grze. No, to git. I to był banalny sposób, żeby to naprawić. A co zrobiliście? Jak masz nagrywanie, nie? No. Znaczy, jak masz te ustawienia serwera, no. Połączenia serwera farmingu, nie? No, przepustowość miałeś mało. Mhm. Ja za dużą. Za dużą? No. I przez to były lagi. No, jak masz ustawione na przykład 16 MB przesyłania, ja tyle nie mam, to jak on da radę? To nie nadąży nad tym. No nie nadąży za tym. Znaczy to wtedy powinien on robić tyle, na ile może. No nie, w farmingu to tak nie działa właśnie, w tym jest problem. Aha. Tak, no to już od 19 ten był problem. Teraz włączyłem specjalnie nawet 19 i znalazłem swoje ustawienia farminga, jak miałem w jakiejś serii. I miałem ten, który teraz, oni wtedy 19 nie było lagów. Bo ja miałem przez połowę tego farminga, nie było lagów w ogóle, po co się nagle zrobiły lagi, zrobiły się nagle lagi, jak zmieniłem. Na jakiejś serii zrobiliśmy akcję kukurydza na dużą skalę, nie? No. No to wiesz, trzeba było zwiększyć port. No ja zapomniałem go obniżyć, cały czas grałem na tym samym porcie. Aha. Masz teraz lagi? Znaczy no czasami mam takie, no. Ale nie, ale masz takie same jak wtedy, czy inne? Czy mniejsze? Wiesz co, ciężko podobne mi się wydaje, że mam. No to
Teraz troszkę to będzie świetnie, jak grasz sam, nie? Tylko wiesz, mi to aż tak jakoś bardzo nie przeszkadza, bo ja na tej kierownicy trochę. Jestem przyzwyczajony do grania jak na lagach, o tak ci się pozwolę, nie? No i grasz na kierownicy, masz też łatwiej, nie? No. Damian chyba. Ty! Hit! U mnie dzisiaj cały dzień padało. Kurwa, teraz godzina 17:10 słońce wyszło. No nie wiem, no to jest tak. No u mnie też. U mnie też pada cały dzień. U mnie to słońce wyszło. Ja mam nadzieję, że nie będę chory znowu. Bo ja nienawidzę takich zmian temperatur. Znaczy u mnie wczoraj, człowieku, wiesz ile było stopni? Ile? W cieniu było 20. W cieniu! Co ty gadasz? No ja wczoraj w tej spodenkę w rękawku się biegałem. Ja pierdolę. No a dzisiaj zaczęło padać, w kurtkach znowu było, nie wiem, tak to najgorsze co może być. Może dzisiaj wyszły fajne garaże, które będziemy mogli tutaj użyć. Na Mothuba czy na LS Portala? Kingsmod. A na Kingsmod, okej. Okay. Ja nie obserwuję Kingsmoda, więc... Ja nie wiem, po prostu, ja jedynie Mothub i LS Portal. Na tamtym masz szybciej mody, masz ich więcej. I to... Tam czasami nawet niektóre mody wyjdą szybciej na Mothuba, jak jakaś aktualizacja, nie? Tam masz szybciej czasami. Jak się uda, to możemy następny sezon, jak będziemy znowu pożyczać kogoś na siewku kurydzy, nie? No. To możemy, może kogoś innego weźmiemy, żeby jakiś inny siewnik przetestować. No do kukurydzy. Można by, no. Żeby nie zawsze ten sam... Ten. Kurde, gdzie tu są filtry tu? Jakieś kategorie, o. Czy jest powietrze, że wyszedł? Kurde, nie wyszedł. Ajajaj. Chyba 19 wyszedł. Wyszedł 19, to zrobię szybki konwert i powinien działać. Ale nie wiem, czy on wyszedł do 19. Ty, panie Damianie, wie pan, co będzie robił po skończeniu tej pracy? Co? Twoją ulubioną, którą narzekałeś, że nie mamy to włącza. Nie. A co? Wałowanie. O nie. Co? Biorę Ursusa, jak coś. No to weź sobie, obejrzyj. Dobra. Już się bałem, że powiedz, żebym fendem to robił, nie? Przecież on nie da rady z tym. Jak nie da rady? No nie. Gdyby one wiecie, potrzebują... Gdzie one są? A, bo one są z tym chujosem z przodu. One potrzebują 140 kulca. Bo one są z tym chujosem z przodu. A one bez tego tyle potrzebują. To są zwykłe trzy rolki mają. Chyba. Co kurwa? Tyle kuca? No to masz 6 metrów. No to kurwa. Aż tyle? No. A ile ci normalne wały potrzebują? 120 koni minimum. No nie wiem, ja takie wały. Znaczy 3 rolki, 6 metrów. Oryginalne co masz, no to potrzebują 180 kuca. To prawda, 120 konny, 50 konny się daje z nimi rada, ale no. Wiesz jak to jest. Czemu? Dobra, nie ważne, potem poszukuję. Albo się potem ciebie zapytam. Mhm. To jeszcze nie, jeszcze przyjadę 3 razy. No i będę kończyć odcinek. Dzisiaj cały odcinek siewów, ale będą siebie na... Fajne, bo dwójkę robimy. W poprzednim odcinku niby też dwójkę robiliśmy, ale ile? Chwilę, nie? Mhm. Bo ja w połowie poszedłem w ten... Pryskać. Ile mam o to godzin już jeleń? 4-6. No to Masek go goni, bo ma 4.2. Także od następnego sezonu będziemy robić ścieżki. Kurde, nie mogę doczekać ścieżek, będziemy... Przepuścić mnie, czy co? No jest. No tak, nie mogę doczekać, jak będą ścieżki. No. Ja na przykład, fajnie będą ścieżki, na przykład pszenicy. A będziemy mieli, czekaj, pszenicę, jedźmy teraz do koszenia, to będę ten. Aha, ty, to my na każdym polu, na trzech polach będziemy mogli siać tylko kukurydzy. Mhm. Boże, szczerze nie będziemy mogli zrobić. I wiesz co?
No przecież na rzepaki, bo jak będziemy chcieli, co tu w końcu za mnie byśmy chcieli? Kukurydza. To teraz jest Soje. soja? Po soi ja bym poleciał w jakie zboże. Takie rybne pole też na zboże. A co? Kukurydzę rybną. Po soi, czy ja wiem? Podozmian będzie git. Ty dodamy się tu podozmian? Ja bym dodał, no. Ja bym też dodał, żeby na innych serach mieć to sprawdzone, nie? Bo tu jak trochę stracimy pieniędzy, to się nic nie stanie, paliwo. Znaczy, pododmian kurnie jest bardzo fajny, nie? No wiesz, Tylko no 19 pododmian złotych. plus precision farming, nie? To jest wtedy top. Nie bardzo ciekawi te. No to wiesz, to może inaczej. Zależy jak będzie sytuacja z krowami, nie? Bo jak się okaże na przykład, będziemy mieli kilka krów już i będą potrzebować jedzenia aż bardzo dużo, no to i nam może być, że nam braknie naszej kukurydzy, no to tu byśmy zasiali na jednym kawałku wielkim, koniec. Ale powiem ci, że jeśli jak będziemy mieli te dwa, jeszcze będziemy teraz dokupywać się te. Teraz jałówki pewnie dokupimy, No. bo na razie na krowy nie są potrzebne. To trochę. Nie wiem, czy nie będzie trzeba dokupić mąki jakieś. No to Bo mąka na pewno. może Czekaj, być ile tu jest? Ile mało. tu jest? Tu jest 2,5 hektara. W kawałku. Tutaj? A my będziemy. No. Aha. A my będziemy mieli kukurydzy, już ci mówię, już tam nawet pobiegnę. Na szybko, pod koniec słuchaj, tam przejadę 3 razy. My będziemy mieli. Gdzieś tam te pole buraczków. Tutaj, bo one były dopiero osadzone. Jezus, to są buraki, imbecylu. Ja mam już na ten, na drugie pole. Tu są poszone. Tu jest hektar. To my będziemy mieli tyle samo kukurydzy na dwóch kawałkach, co w następnym sezonie, jakbyśmy zaczęli na tym wielkim, nie? Więc mówię, to by trzeba było wtedy sprawdzić. Bo jak się Jedziesz, okaże, na przykład. jedziesz. Bo jak się okaże, że to na przykład, wiesz, zależy jakby sypienia w tym sezonie, nie? To też jest dużo. No. Właśnie, sprawdzę ile nasze maszyny mają od tego godzin. Siewnik już ma 2 godziny. O kurde. Prasa? Pół. Tamto nie patrzę, bo to ma mało. Pług ma na więcej, bo Damian nabił na niego 1,3 od tego godziny. Nie, ta żółwka będzie miała najwięcej. Ile ona ma? 2,2. Tobie tam zostało jeszcze ile? 3 przejazdy? 2. Nie, chociaż nie wiem czy to będzie Nie miała. wiem, czy na razie to nie wezmę, ale chyba nie. Chyba dwa jeszcze. Taki jeden i taki przejadę jeszcze przy miedzy, no. Wtedy podpinasz wały i wałujesz. Ja już odcinek z wałowania miałem, więc znowu w kolejny będzie po, nie wiem, jak rzekł dzisiaj. To czekaj, to ty, to my w sumie i możemy nawet jakbyśmy uparli szybko jeszcze jeden odcinek się nagrać. A co? A co? No bo kukurydza, nie? Boże. Mówię kukurydza. Czemu ja powiedziałem kukurydza? Nie wiem. Żniwa. A, już będziemy przegrać. No, może na sumie. Bo nie wiem co to jeszcze do zrobienia. No nie no, gadamy, że łąk nie kosimy, no to out. Wiesz kiedy będziemy mogli łąkę skosić? Jak ja będę kosił zboże, to ty będziesz łąkę kosił. No, mowno. A ja szukam, czy takie coś wyszło do farminga? To już jest 22, to już. O nie, czekaj, to jest 19 jeszcze. A to już co? To już wyszło z 22? Ty, mam fajny gruber. Ty mówisz o takim zielonym, nie? No. Ja mam taki fajny też czerwony.
Tak? Czy ja bym się on śniła, bo ja nie wiem, gdzie widziałem taki siernik. Dobra, to za chwilę jeszcze zapytam. Uważam, że dadę do końca. Nie, padę jeszcze to. I będę kończyć ten odcinek, bo 30 i znowu 3 minuty to wystarczy. Nie wiem, jak z kartą będzie, więc. Albo kij, dojeżdżę na końcu i kończę odcinek. Bo tu jeszcze zostało kilka przejazdów, więc potem się to zrobi. Ciekawie będzie. Więc co, w kolejności Kuba już oporowe żniwo. Znowu żniwa, kombajny je słychać. Znowu żniwa, pilony je słychać. Na tym sezonie nie było kijowa, bo było jedno pole do koszenia, reszta było porobione. No. Jo, jedne. Nie, dwa, sorry. Bo przy gospie tam sobie owieś był. A, no. Ofian chyba. Także my tym fajnym, pięknym akcentem, niedzielnym odcinku. Także kto trwa do końca, to życzę miłego obiadka, kto będzie przy obiadku, bądź miłego jedzonka, weź to sobie na ten odcinek. Z nami był piękny zestaw Masy Plus w Kelnerland, Boży. Był jeszcze piękniejszy Damian Z, tak. Tak jest. I piękna talerzówka RAW, Damian R będzie już od teraz, o. Mam nadzieję, że żadna taka osoba nie jest poszukiwana i nagle ktoś nie pomyśli, to on. Ja bym tak na koniec będzie. Nie będzie, nie będzie Damiana, wiecie czemu. Zaraz będzie puk, FBI. Nie, następnym jeszcze będzie, bo to w poniedziałek wrzucę, że gramy się jedno dzisiaj odcinek, to jeszcze będzie, no za dwa, jak nie będzie. A Michał tą naszą bestię. Dobra, także my tym miłym akcentem kończymy, zostawcie łapkę, wbijajcie na Discorda i zostawcie suba do następnego, trzymajcie się, elo. Na